No hej ludziska, wybałszyste rybie oczyska, z tej strony jak zwykle Grzechu 40, witam was bardzo serdecznie ponownie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Rondo Total War 1. Z tego co pamiętacie, ostatnio miała miejsce naprawdę nieprzyjemna sytuacja, mianowicie zaatakowała mnie potężna, monstrualna, kolosalna, wręcz cyborgowa armia Scypiona Afrykańskiego w postaci trzech podarmii. No i co, jakoś tą kluskę trzeba będzie zjeść, tej bitwy już prawdopodobnie nie zwyciężę, ale trzeba stawić czoła przeznaczeniom. O, ty siusiu majtku Januszowy! What? Ha 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 ha! No kurde... Łysoglacus, powiem ci normalnie, masz u mnie respekt. Lucius Donatus Łysoglacus, tak jest. Masz u mnie respekta na dzielni, no za to co zrobiłeś. Wybiłeś się przed swoje armię, efektem czego teraz zaatakuje jedynie twoją aremkę, a nie całe apogeum wojsk Scypiona Afrykańskiego w Afryce. Tak więc jest to nieprawdopodobnie przyjemna dla mnie sytuacja. Co ty tutaj masz? Co ty masz, co mi dasz? Principes, Hastati, troszeczkę Welitów, ale niespecjalnie dużo. No i łucznicy, przy okazji również maszyny oblężnicze. To mnie specjalnie nie cieszy. Ja jestem w forcie, mógłbym się jako tak obronić, ale nie, no muszę atakować. Najlepszą obroną jest atak. To też tak właśnie jest. Nie no, w tym przypadku naprawdę najlepszą obroną jest atak, bo w momencie, kiedy mogę rozsłonować ich armię i zaatakować jedynie poszczególne wojska, no to lepszej sytuacji sobie wymarzyć nie mogę. Dziabnę sobie wody, wasze zdrówko. Przy okazji tak, pozwolę sobie nadmienić. Jeżeli podczas tego i prawdopodobnie załóżmy, no nie wiem, trzech kolejnych odcinków z Roma troszeczkę bym se plemił, albo miałbym problem z wysłowieniem się, wiedzcie, że jest to spowodowane tym, iż ostatnio niezwykle dotkliwie ugryzłem się w mój język. Tak, jestem na tyle wielkim debilem, że robię takie rzeczy. Oczywiście niezamierzenie. No i teraz kurczę, troszeczkę mi to doskwiera, szczerze mówiąc. Nie jest to przyjemna sprawa, tym bardziej, że ewentualne ugryzienia w jamie ustnej wolno się goją ze względu na to, że ślina zawiera enzymy trawienne. Ho, 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 ciekawostka fizjologiczna. Tak, no kurczę, no... Nawet w takich przypadkach nie mogę wam oszczędzić ciekawostek. Czekajcie, co ja tutaj mam? Co tu jeszcze mogę ustawić? Rydwany mam jeszcze i słoniki. No właśnie, co z tymi słonikami? Na razie ustawię tak, no z dupy kompletnie. Bez specjalnego ogarnięcia te wszystkie wojska ustawię z przodu. No i zobaczymy, czym to zaowocuje. Na początku wydostanę z miasta jedynie konnicę i może podzielę ją na dwie części, dwie podgrupy uderzeniowe. Powiedzmy jedna będzie taka, złożona z czterech oddziałów, w tym dwa. Chociaż nie, nie tak. Znaczy tak, ale jednak troszeczkę inaczej. Zrobimy tak, tutaj pójdą cztery takie oddziały pełne. I teraz, a w drugą pójdą cztery takie oddziały, troszeczkę mniej pełne, ale za to włącznie z moim dowódcą, który naprawdę ma świetne wojska. Takowoż więc stawmy czoła przeznaczeniu. Mam 13 klatek. Dium! Komputer, błagam cię, ty naprawdę przy Romie musisz mi kratkować, no. O Boże, to jest raczej kwestia Frapsa, nie tyle mojego komputera, bo Fraps naprawdę nie domaga czasem, ale co ciekawe, Actionem w ogóle nie jestem w stanie Roma nagrywać, bo zaczyna jeszcze gorzej spadać płynność gry. Oni na razie się troszeczkę przestawiają. Dla mnie to dobre, bo od razu nie rozpoczną ostrzału. A czemu piechota wyszła na zewnątrz? Przepraszam bardzo, co ta piechota robi? A tobie tutaj kazałem stanąć? Tak pod bramą? Na pewno? O Boże. Sztuczna inteligencja w tej grze naprawdę na każdym kroku pokazuje nam, w dobitny sposób udowadnia, że tak jak najbardziej jest ona sztuczna. No niestety. Wychodzą na zewnątrz, kotłują się tutaj, nie wiadomo po co. No te ci sobie stanęli tu. A idź pan. E, Zdzisiu. Kojarzysz coś takiego jak rozkaz? Tam wam na pewno nie kazałem iść.
Za miasto wam na pewno nie kazałem iść. Znaczy no, miasto. Szumnie powiedziane, to jest tylko obóz wojskowy, no ale wiecie o co chodzi. I kazałem wymarszować się sobie samym kilku oddziałom konnicy. Im to zajmuje ruski rok. A wy? Przepraszam panów bardzo, ale brama nie jest w tą stronę. Tam, w tył. Obrót. O 180 stopni. Jacuś. Boże, co za paweł i gaweł. No i kurde, wróg już rozpoczął ostrzał, a ci się jeszcze nie ustawili, no. No dobra, zobaczmy. Na razie spudłowali, ale wiecie, zbyt długo to nie potrwa, więc muszę się streszczać. Zatem, robimy ogólnospołeczny wymarsz w stronę mojego przeciwnika, oponenta, agresora. Zrobimy tak. Piechotę mam świetną, to jest najlepsza piechota, jaką mogę werbować w moim państwie, tak więc naprawdę jest to powód do dumy. Konnice w zasadzie też nie lichą, do tego jeszcze słoniki. Ło! Ło! Co to się robi tutaj? Co to było to? Nie no, no bez przesady. Panowie, ja nie mogę być stratny w tej bitwie, bo tutaj nieopodal są kolejne armie rzymskie, tak więc się ogarnijcie może troszkę, co? Tak bym proponował. Kazałem się tutaj ustawić czterem oddziałom, przyszły trzy. No to jest jakiś spisek, coś ty to trafił, jakżeś to zrobił? Przecież oni biegli. W ruchu żeś ich trafił, no. Gdzie jest czwarty oddział konnicy? Dor, tutaj nie ma. Tu tam poszło pięć? Tam poszło pięć, czemu tam poszło pięć? Nie tak to miało wyglądać. Wszyscy przeciwko mnie. Wszyscy we wsi wiedzą, że wszyscy przeciwko mnie. Czekajcie, ludziska, oczywiście zaraz przestanę pierniczyć głupoty i zacznę się rozgadywać o ciekawostkach, no ale musicie mi dać troszeczkę czasu, żebym ogarnął tą bitwę, bo naprawdę nie mogę tutaj mieć zbyt wielkich strat. Jeżeli w tej bitwie będę miał wielkie straty, to kolejnej bitwy zwycięskiej już nie będzie. Trzeba o to zadbać, żeby jednak tak się nie stało. Panowie, szlak piechota tu lezie. Co wy kombinujecie? O Boże, komputer! Nie wnerwia mnie. Co oni tu kombinują? Ruszają na mnie. O, pieskami na mnie ruszają. Gadem, to jest problem, ja nie wiem. Nie wiem, co jest dobre przeciwko psom w tej grze, szczerze mówiąc. To jest dla mnie zagadka. Nigdy w życiu się nie orientowałem, co może być dobre przeciwko takiej formacji, bo zazwyczaj grałem samym Rzymem. Tak więc raczej sam posiadałem taką formację, niźli przed nią musiałem uciekać albo walczyć. No, piechota zanim się wyładuje. Patrzcie, no wszystkim kazałem się ruszyć, jakoś nie są specjalnie poruszeni tym rozkazem. Rozkażę wymarsz jeszcze raz, bo najwyraźniej na razie to na nich specjalnego wrażenia nie zrobiło. Zapierniczać, bo nogi z dupy powyrywam. Taki rozkaz może być? Ha, no teraz to podziałało. No to teraz już wiem, że z nimi trzeba ostro. No niestety, dobra, atakujemy z drugiej flanki, bo widzę, że oni się przesuwają na tą. Bardzo dobrze się stało, że już nie prowadzą ostrzały ich katapulty. Zaatakuję ich tak prewencyjnie, żeby odeszły od maszyn oblężniczych. I teraz szybki odwrót, kontrolowany. Tutaj uderzę z drugiej flanki dosyć szybko. Przepraszam was, że mam znowu 15 klatek, nie wiem czy to jest spowodowane. I przechodzimy do odwrotu, będę ich nękał szybkimi, kontrolowanymi uderzeniami, przynajmniej taki jest na razie plan. I generał na mnie rusza, proszę bardzo. Odpowiem na tą agresję całą moją siłą. Żeby ci mnie nie otoczyli, to uderzę na nich tym oddziałem. Szlak, kazałem wam się cofnąć. God damn it! Ktoś mnie słucha w tej armii. Cofnąć się powiedziałem. Do kogo ja mówię? No nie cofnęli się, no to się poddali. No. Oh, debile. Dobra, trudno. Falanga! Dobrze, w sam raz, zdążyliście. Oj, zahamowałem! I generał padł. Bardzo dobrze. Ale niestety z tego co już widzę, straty w tej bitwie będą kolosalne. Co mnie bardzo martwi.
Ruszajcie do ataku. Albo na tych na razie, bo oni już są tutaj, więc... O Boziu, nie mam czasu mówić o ciekawostkach, ta bitwa jest zbyt zawzięta. Uciekać od tych Hastati. Dobra, poddali się. Straty w zakresie moich wojsk są po prostu przyćmiewające. To będzie pyrrusowe zwycięstwo, coś potwornego, no ale... Szczerze mówiąc, nie wiem, czemu tak nieudolnie to wyszło, no ale trudno. Postaram się chociaż tą bitwę wygrać. Panowie, teraz tak. Co ma robić piechota? Piechota ma utworzyć spójny front. I szybko. Wszystko szybko. Czas to pieniądz. Uderzcie na nich. Tylko się rozpędźcie tak na porządnie. A, słabe to uderzenie było. Odwrót. Będę walczył podjazdami. Panowie, gdzie jest mój generał w ogóle? A, generał tam jest. Zaatakujcie te balisty i katapulty. Bardzo dobrze. Uderzcie na tych. Panowie, utworzyć spójny front. No, będzie dobrze, będzie dobrze. I teraz tak. Każdy oddział atakuje swojego cycusia, którego ma przed sobą. Nie wiem, czemu tutaj te wojska się tak strasznie pokotłowały i zduplikowały. Pojęcia nie mam. Proszę mnie tu atakować, te cycusie ty. Te cycusie te. Tak jest, tak ma być. No. Zobaczymy, czym to zaowocuje. No, owocuje to tym, że wróg się poddaje, tak więc jest to jak najbardziej dobre. Panowie, wyrzynać. Macie wyrzynać wszystkich, kogo tylko możecie wyrzynać. Tutaj uderzenie było totalnie z dupy. Ale i tak zaowocowało poddaniem się mojego przeciwnika, co jest bardzo zacne. I dupa. Nie, no absolutnie nie tak miała wyglądać ta bitwa. To jest kawalkada nieporozumień. Oni biegną prosto jak pysk strzelił na moją konnicę, której wcale nie chcę angażować w walkę z głównymi siłami piechoty wroga. Tak więc konnico, łaskawie się cofnij, błagam cię. No. Chcę związać ich walką z moją piechotą. Ewentualnie zjednoczone oddziały konne będę mobilizował do tego, żeby uderzać w kontrolowany sposób w określonych punktach. Na przykład tutaj. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dium! No i takie uderzenia są fajne. I odwrót, 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 bo oni będą rzucać, rzucać będą. Szlak. No to jest odwrót. Czy wyście przeszli do odwrotu, naprawdę? Wątpię. Dobra. Ludziska, żeby nie było niejasności, to co się tutaj dzieje to jest po prostu jedna wielka, ogromna, monstrualna porażka. Oczywiście ogólnie zwyciężyłem bitwę, ale tak naprawdę to była porażka. Straty były straszne, po prostu piorunujące. Potworne wręcz w zakresie moich oddziałów, a do tego te wojska kompletnie mnie nie słuchały. Totalna samowolka, robiły co chcą. No patrzcie, no kazałem im atakować, sobie idą swobodnie za tym wrogiem, w ogóle się nie spieszą. Co to ma być? Tamci stanęli już. A idź pan. Tak jakbym wydawał rozkazy innemu wojsku. Naprawdę. Tak jakby to była zupełnie nie ta armia. W tej bitwie? Żeście naprawdę mnie zawiedli. Powinniście stanąć przed sądem wojskowym. Przed Trybunałem Konstytucyjnym. Tak jest. No, Trybunał Konstytucyjny może średnio, bo Seleucja raczej konstytucji nie posiada, ale co tam. Kontynuuj. Ostatnio ględziłem wam w dalszym ciągu o Imperium Mongolskim, o tym, że był to lud koczowniczy, dlatego też ekspansja terytorialna, której się podjął, była nieprawdopodobnie szybka, wręcz piorunująco szybka, niebywale szybka. Żadne inne państwo ani mocarstwo w historii dziejów naszej ziemi nie dorównywało.
Imperium Mongolskiemu pod względem prędkości rozwoju i zajmowania kolejnych terenów. Było to spowodowane właśnie tym faktem, że to były ludy koczownicze. One nie nawykły do prowadzenia osiadłego trybu życia, nie nawykły do prowadzenia gospodarki rolnej, do tego, żeby siedzieć w mieście za murami i utrzymywać się z handlu. Nie, dla nich sprawa była prosta. Trzeba migrować, trzeba koczować, trzeba się ruszać, zachowywać mobilność. I temat będę kontynuował. Tyle tylko, że zobaczmy, jak to wygląda. No słabo wygląda, straty były straszne, zobaczcie. Te oddziały konne zostały kompletnie zdziesionowane. Połączę je, no bo to są dupo oddziały teraz. Straszne, straszne. Potworne straty. To też nie wiem, jak sobie dam radę z tymi armiami, które nadchodzą. Tym bardziej, jeżeli uderzą na mnie w skoordynowany sposób, obydwie naraz, no to nie poradzę. Nie dam sobie rady walcząc z nimi, dlatego też przejdę do kontrolowanego odwrotu. Tutaj mogę się poratować jako tako. Wprawdzie dodupowymi, ale zawsze coś, jakimiś oddziałami najemnymi, a i przy okazji wybuduję kolejny fort. Zobaczymy. No, zaczynam powoli dochodzić do mojej granicy, co jest dosyć smutne, bo tyle tur lazłem do tego wroga tylko po to, żeby teraz zacząć się cofać, uciekać w popłochu. Ale co zrobić, no trudno. Ja na to wpływu nie mam, a ważne jest to, żeby nie zaprzepaścić frontu, żeby tej armii nie stracić. Wiem, że gdzieś jeszcze wysłałem jakieś wojska drogą morską. A, dobrze. Są tutaj, no niestety, zanim one dotrą do mojej armii, trochę to zajmie. No, łaskawie ruszysz dupę. Dziękuję. Coś mnie te jednostki nie słuchają. Nieważne, czy mówię o mapie taktycznej, czy strategicznej. No zobaczcie, klikam im tutaj i dupa. Nie skomentuję. Udajmy, że tego nie było. I teraz tak. Ten półwysep. Co tutaj ze sobą zrobić? Ostatnio zdobyłem Larisę i w zasadzie nie bardzo mogę się teraz gdziekolwiek ruszyć, bo oni tutaj mają potężne armie. Co prawda ich miasta nie są specjalnie mocno bronione, ale armie jednak są. I sobie tutaj chodzą po okolicy. Dlatego na razie przez najbliższą turę jeszcze pozostanę moimi wojskami w miastach. Zobaczymy, czym to zaowocuje. Mam nadzieję, że niczym złym. A na północy ostatnio się chyba wybroniłem. Nie, ostatnio ich zaatakowałem. Majonezik. Dobrze. Pięknie. Tutaj jest gorzej. Tutaj jacyś buntownicy chyba byli. Tylko gdzie? No, dobre pytanie. Szukaj jego stogusiana. Teraz to nie wiem, gdzie oni byli. Tu są buntownicy, muszę iść na północ. A, na południu też są, no to spoko. No nic, no najpierw zlikwiduję tych na południu, potem tych na północy, co zrobić? Tutaj to samo, też pamiętam, że były całkiem spore armie buntownicze. Janusz, błagam cię, to jest uwłaczające. Bój się Boga, Janusz. Teraz będę musiał przejść tutaj. Niestety tutaj ta armia buntownicza już jest całkiem spora. Nie wygląda to najszczęśliwiej. Dlatego też doślę do moich oddziałów lekkie wsparcie. Te armie się połączą i wspólnymi siłami może jakoś to będzie. Hajla bajla i na wroga, jak to mawiają japońscy górale. Co teraz? Panteon! Premia do zadowolenia, 50%! Premia do zasobu populacji 1%! Premia do populacji 10%! Dium! Pięknie! No to naprawdę robi wrażenie. Oczywiście to są tylko dane pisane, nie mają żadnego przełożenia na to, co się będzie działo faktycznie. Dlatego, że tutaj mi napisali 50%, ale zaręczam wam, że miasto dalej będzie niezadowolone. Niestety to są skrypty tej gry. Nieważne, co budujecie, to i tak nie ma przełożenia na to, co się dzieje. No ale cóż. W przyszłości będę grał w późniejsze Total Wary. Nagram ponownie Medieval 2 Total War. No mam również w planach dodatek Królestwa. Zobaczymy, co pierwsze będzie mi dane rozegrać. No chętnie rozegrałbym na przykład kampanię polską przeciwko krzyżakom. To by było całkiem fajne. Tak samo mam w planach nagrać ponownie Empire Total War. Szoguna dwójkę, Roma dwójkę. No ale kurde, kiedy? To jest właśnie ten problem, ograniczenia czasowe. No
tak słabo z kasą jest? No to słabo. Przepraszam? Jakaś wiadomość. Mniejsza. Nieważne, tego nie było, to się wytnie. No i co tutaj jeszcze? A mury sobie pierdyknę i może jeszcze jakiś werbunek. Tutaj zdaje się werbuje, tak? Coś tam werbuje. Tutaj już przestałem, bo przerzuciłem ogólnie werbunek na zachód. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, no ale... Skoro tak zrobiłem, to tak jest. Tutaj jeszcze mam armię do wysłania. I to całkiem sporą armię, z tego co widzę. To jest fajne. Czyli ogólnie jak najbardziej mam tam co dosłać na zachód. No panowie, co to jest? Jakie bunty w ogóle? Ja nie chcę o tym słyszeć. Wskoczcie na flotę, przeflankujcie się tutaj, pierdyknijcie się na wybrzeże i na przykład zdobędziecie od razu z przytupu Korynt. A czemuż by nie? Kto bogatemu zabroni? No i co jeszcze w tej turze? Chyba nic, dlatego też zapiszę sobie rozgrywkę i napiję się troszkę wody. Dzisiaj tak ubogo, nie mam herbatki, nie chciało mi się robić, ale woda też dobra sprawa. W końcu jest życiodajna. Do. No tego się spodziewałem, że ruszą na Ateny. Tego się już nie spodziewałem, że od razu tej samej tury ruszą na Larisę, ale tego z kolei się znowu spodziewałem, że ruszą na Kampus Getów. Niestety nie spodziewałem się takiej proporcji szans na zwycięstwo, ale wiecie jak to jest z tą grą, dlatego też nie będę się tym przejmował. 1, 2, 3, 4, 3 oddziały konne, 0 generała, niektóre oddziały to są oddziały typowych niedobitków. Spójrzcie na przykład na ich katapulty, no 3 katapulty. Dlatego też nie mam zielonego pojęcia, skąd im się wzięły te proporcje tutaj. Bo jak dla mnie ta armia, no nie stanowi dla mnie aż takiego zagrożenia. Co prawda ja też nie mam potwornie wielkich wojsk, no ale jednak chyba sobie z nimi dam radę. No zobaczymy. No i powracając do Mongołów, a raczej kontynuując. Jako, że to były ludy typowo koczownicze, a i przy okazji były zmuszone, tak jak już wam tłumaczyłem, do migracji, dlatego też ich migracja była nieprawdopodobnie szybka. To była migracja i to były wojny spowodowane nadmiernym ubóstwem. A więc tak wyglądają rubieże północnych państw, szczerze mówiąc. Takie to troszkę takie bezlesiste. Tutaj to powiedzmy, że to jest jeszcze krawędź wielkiego stepu, więc jako tako jest to zrozumiałe, natomiast bardziej na północy, no to jednak wszędzie powinny być puszcze, dlatego że nawet w kraju polskim tak to wyglądało. Za dawnych, dawnych czasów wszędzie były lasy, ludziska, nie było czegoś takiego jak pole. Jeżeli było pole albo jakaś łąka, to to były pola stworzone przez człowieka. Natomiast, no najpierw trzeba je jeszcze było stworzyć. Wszędzie były bory, lasy, odwieczne puszcze. Nawet kiedyś czytałem kroniki mojego miasta. Pomimo faktu, iż w dzisiejszych czasach moje miasto również jest otoczone no, innymi miastami, a także polami, to dawniej, w czasach, kiedy jeszcze było otoczone murami, kiedy właśnie Tatarzy Polskę nękali najazdami, czyli mniej więcej tam w tych latach 1200 coś, no już tam prawie 1300, no to wszędzie były puszcze i pod moim miastem w kronikach opisywano, że również wszędzie były puszcze i miasto ze wszystkich stron było otoczone lasem. Dopiero potem się podziało jak się podziało, przyszła rewolucja przemysłowa, maszyny parowe, no i lasy zaczęły być masowo wycinane, dlatego też we współczesnym kraju polskim bardzo niewiele jest pierwotnych lasów, takich lasów, które naprawdę istnieją od zawsze, które same powstały, były samozasiane, nie ręką ludzką. W dzisiejszych czasach no, większość lasów polskich to jest monokultura. Sadzimy sosny i sadziliśmy sosny, dlatego wszędzie mamy lasy sosnowe, ale dawniej sosna nie była tak pospolitym i popularnym drzewem w kraju polskim. No bynajmniej. Mogłoby nam się w dzisiejszych czasach wydawać coś kompletnie innego, ale tak nie było.
po prostu sosna szybko rośnie, to raz. Po drugie, rośnie wszędzie, nawet na najmniej urodzajnych glebach, nawet na glebach typowo piaskowych. Sosna wyrośnie wszędzie, dlatego myśmy sosny sadzili. Przy czym też nadmieniam, że te sosny, które w dzisiejszej Polsce wszędzie rosną, to nie są sosny polskie. To nie jest gatunek polskiej sosny, to są sosny niemieckie, sosny karłowate. Sosny polskie wyglądały troszeczkę inaczej, były znacznie potężniejszymi drzewami, dlatego też nasze lasy robiły znacznie większe wrażenie, a i przy okazji dawały więcej drewna. No ale po raz kolejny, gdy już zaczęliśmy na masową skalę wyrębywać nasze wielkie puszcze, to potem zaczęliśmy sadzić te drzewa, które rosły wszędzie, rosły szybko. No, pech chciał, że to są właśnie te sosny, które w dzisiejszych czasach znamy. To wcale nie jest dobre drewno, no ale drzewo jest, no. Tego zanegować nie można. Już lepiej, żeby rósł las, niż było puste pole. Co nie, co tak? Oczywiście, że tak. A jakie spryciarze, spójrzcie, co zrobili. Rozeszli się, utworzyli luźną formację. Postrzelamy troszkę do piesków, one mnie tutaj dosyć mocno... O, ale miło. Dosyć mocno mnie frapowały, dlatego że pieski to są jednak pieski. No, po nich nigdy nie można się spodziewać czegoś konkretnego. Nie wiadomo, co zrobią, kiedy uciekną, jak długo i zawzięcie będą walczyć. To jest jedna wielka niewiadoma. Dobra, panowie, proszę teraz na drugą flankę. Będziecie nękać drugą armię wroga. Tymi Januszami już się przejmować nie będę. Chyba że uderzyłbym kontrolowanie moim generałem na nich. Dlatego że to nie jest specjalnie potężny oddział, to są tylko zwykli peltaści. W zasadzie welici. Tak więc no niespecjalnie potężne wojsko, a jednak jest to ich generał. Tak więc gdyby udało mi się go wyeliminować, to by był naprawdę potężny sukces. Spójrzmy. Się uda czy się nie uda? No się udało. Nie ma tu jak geniusz taktyczno-strategiczny. No i kontynuując ciekawostki, zacząłem o sosnach, nie wiecie czemu, ale powracając do tematu pierwotnego, czyli do Imperium Mongolskiego. No i ludziska, Imperium Mongolskie zaczęło się rozrastać tak szybko, dlatego że musiało i dlatego że te ludy nie znały innego życia niż właśnie życie mobilne, życie w ciągłym przemarszu. Mongołowie nie znali osiadłego trybu życia, to dla nich było coś kompletnie obcego, wręcz niezrozumiałego, dziwnego. Dlatego też nawet w momencie, kiedy doszli do granicy stepu, no bo prędzej czy później musieli do niej dojść, prawda? No niezależnie od tego, jakby się nie starali, no to prędzej czy później musieli dojść do tej granicy stepu i spotkać inne państwa, które już miały kulturę typowo rolną, czyli prowadziły ten osiadły tryb życia. Co wy tutaj kombinujecie, co? Myślę tutaj jeszcze jeden oddział tych najemników. A normalnie zacznijcie wrzeszczeć, bambaryły! Proszę mnie tu zacząć wrzeszczeć! Dobrze! Niech się boją wrogowie! Jędrusie, patysie! Dobrze! No i bardzo dobrze w zasadzie. Ja sobie w nich strzelam ponad głowami moich oddziałów. A wróg pada. Jak najbardziej jestem w stanie zaakceptować coś takiego. Jest to dla mnie pozytywna oznaka bitewna. I faktycznie Mongołowie doszli do granicy Wielkiego Stepu, no bo przecież w nieskończoność nie mogli po nim chodzić, prawda? Ten step, pomimo ogromnych, monstrualnych rozmiarów, pomimo tego faktu, że był wręcz nieprzemierzony ludzkim wzrokiem, to jednak swoje granice miał. To nie była sprawa nieskończoności. Dlatego też Mongołowie doszli do Chin i zaatakowali Chiny. Dla nich sprawa była jasna. Doszli do granicy stepu, no i co dalej? Coś się musiało dalej stać. Nie mogli zanegować... Uj... Całe szczęście uderzyli konnicą na moich hoplitów, co jest idiotycznym pomysłem, bo to była falanga. Wow. To było kretyńskie. Ale w zasadzie dla mnie dobrze. I tutaj prosto pod moją falangę uderzyli. Też fajna sprawa. Tutaj mi robią flankę, co mnie nie cieszy. Dlatego uderzymy na nich konnicą. Ale wróg się nie poddał. Tak więc zawalczymy podjazdami. Moi łucznicy... A, nie wiem co róbcie. A strzelajcie do tych.
i znowu kontrolowane uderzenie konnicy. Właśnie tak walczyła husaria ludziska. Husaria nie walczyła zbyt długo w zwarciu. Znaczy w zwarciu też, oczywiście była do tego przystosowana. Mieliśmy nasze szable i tak dalej. Niemniej jednak ogólnie husaria zazwyczaj walczyła podjazdami. Uderzała na wroga, rozpędzała się całym swoim impetem. Zazwyczaj samym swoim impetem już w początkowym etapie bitwy pokonywała 3-4-krotnie potężniejsze wojska od siebie. Potem walczyła troszkę w zwarciu i znowu to samo. Znowu uciekała od wroga, znowu na niego uderzała z zaskoczenia, z pełnym impetem i znowu walczyła wręcz. Potem znowu to samo. Znowu przechodzili do odwodu i znowu uderzali z zaskoczenia. Taka walka typowo podjazdowa. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, że w momencie pierwszego uderzenia bitewnego husarii, husarzy mieli kopie, 6-metrowe, tak więc naprawdę potężne kopie, które łamały się co prawda przy pierwszym uderzeniu, ale przy tym uderzeniu zabijały no 5-6 wrogów. Każda nasza kopia tyle wrogów uśmiercała, tak więc no naprawdę niebywała wręcz rzecz. A panowie co? O, ciekawe. Nie, kontynuuj, ja to muszę wyrżnąć. Tak więc kontynuuj. Szkoda, że moja... A, tu są. Tu są ci wojownicy. Bardzo dobrze, że ruszyli za wrogiem, bo oni są całkiem mobilni. Nie są opancerzeni, więc mogą szybko biegać. No i piechotą też co nieco dorżne. Tak czy inaczej, powracając znowu do tematu Mongołów, bo znowu odpłynąłem w inne tematy. Ja już tak mam. W momencie, kiedy doszli oni do granicy stepu, doszli do Chin, zajęli Chiny z przytupu. No, Chińczycy co prawda mieli potężny kraj, ale też był troszeczkę rozbity. W dodatku Mongołowie, w momencie, kiedy już doszli do granicy stepu, mieli potężną armię. To było kilkadziesiąt tysięcy ludzi. I to dobrych ludzi, ludzi walecznych, zaprawionych w bojach, którzy byli przystosowani do taktyki, strategii bitewnej. Dlatego też no, przeszli przez Chiny raczej z całkiem sporą łatwością. Chińczycy stawili opór, ale ten opór był zbyt słaby, dlatego też orda mongolska zdobyła stolicę, zdobyła Pekin, zajęła inną cywilizację, cywilizację utrzymującą się już typowo z osiadłego trybu życia, z kultury rolnej. I co wtedy? No i wtedy, w momencie kiedy Mongołowie wyszli poza wielki step, no to mogliby już zacząć prowadzić taki osiadły tryb życia. Zdobyli Chiny, więc mieli już ten potencjał gospodarczy, mieli chińskie miasta, w których oczywiście była dalej chińska ludność, chińska społeczność, ale to dawało przede wszystkim pewien potencjał rozwojowy. Mieli już bardzo urodzajne ziemie, które można było uprawiać, mieli twierdze, mieli miasta i tak dalej, ale musimy sobie uświadomić, jaka była mentalność Mongołów. Oni nie znali tego osiadłego trybu życia. Oni nie znali życia polegającego na zamknięciu się w czterech murach i życia na przykład z handlu albo z czekania na to, aż nam obrodzą pola, aż będziemy mogli zebrać plony na polach. Żeby zrozumieć, jak obce to było dla tych ludzi, możemy sobie zadać pytanie, czy my jako osiadli Europejczycy, którzy mamy już własne domy, własne rodziny, mieszkamy w jakichś wsiach na terenach miast, czy my bylibyśmy w stanie wyruszyć w podróż i całe życie migrować, tak jak to robili Mongołowie? No nie do końca. W każdym razie, nawet jeżeli ktoś z was byłby w stanie, to jest bardzo niewiele takich ludzi. Dlatego, że my nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, to nie jest nasz tryb życia. Tak samo jak trybem życia Mongołów nie było prowadzenie życia osiadłego. Tutaj jednak zabij ludność, zeksterminuj to wszystko. To nie jest specjalnie wielka osada, więc i tak tam nie będę werbował, a nie chcę doprowadzić do buntów, tak więc prewencyjnie mała rzeź. No i co? No i jajco, z tego co widzę, nagrywam ponad, i to grubo, ponad 30 minut. Wy się pewnie cieszycie, ja już nie do końca. Przejrzyjmy tylko, co do mnie przyszło. Co to za korespondencja? No, całkiem spoko.
Co ciekawe, Scypionowie mnie nie gonią. To jest naprawdę zaskakujące. Moja armia, na razie ją tutaj zostawię, żeby broniła moich granic. To jest dosyć dziwne, bo atakowałem wroga, teraz będę bronił własnych granic. No ale... cóż, co zrobić. A w kolejnym odcinku prawdopodobnie będę bronił Larisy, a także Aten. Na razie z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Hej ludziska, widzimy się w kolejnych odcinkach serii Zagrajmy w Total War 1, a także z innych serii na tym kanale. Cześć!